spłaszcza. Nie, no nie będę strzelał do takiego stworzonka. Hej, hej, witam, jak zwykle niezwykle serdecznie. Z tej strony znowu ja, Orention. Zapraszam na dalszą część zabawy, znaczy na kolejną część zabawy z grą The Outer Worlds. A muszę się z wami podzielić takimi swoimi pierwszymi wnioskami. Otóż przychodzi mi na myśl ogrywanie Wiedźmina III, kiedy jadąc w celu wykonania jakiegoś zadania na płotce oczywiście znajdowałem znak, ten question mark, i już udałem się tam, bo przecież jest blisko, zobaczymy co tam jest. I tam okazywało się, że pojawia się nowe zadanie, bardzo ciekawe zresztą i nie wiadomo teraz. Kurczę, no dobra, to jest ciekawe, tamto, które miałem wykonywać do tej pory też jest ciekawe. I nie wiadomo, osiołkowi w żłobie dano, nie? Nie wiadomo, które teraz robić. I Wiedźmin III jest uważany za jednego z najlepszych tam gier CRPG, czy CRPG, CRPG, nie? Czy komputerowa gra fabularna, które zostały wyprodukowane i wydane. Myślę, że ta też gdzieś tam pozostanie długo w historii gier CRPG. I co jeszcze? No właśnie, bo ciekaw jestem tych questów. No, na razie zobaczyłem, że dostajemy tu jakieś tam wybory moralne, nie? Tak jak za Bernatim. Moralne, no wybory powiedzmy na tą chwilę. No, chociaż jest to jakiś wybór moralny, nie? Możemy dać leki Abernathyemu, albo mam nadzieję, że spowodować, że inni też je dostaną. Ale zobaczymy. Jeszcze chcę się zorientować, jak tutaj twórcy to wszystko zorganizowali. Ale też ja to lubię takie questy rozwojowe, że już nam się wydaje, że kończymy zadanie. A tu się okazuje, nie stary, jeszcze weź przynieś mi tamto, albo zobacz, znajdź to i to i wtedy dopiero gdzieś ten quest po kilku takich rozwojowych wątkach się będzie kończył, nie? Bo tak jak, przepraszam, rozczarowany byłem zadaniami w Falloutie 4, gdzie powiedzmy większość polegała na tym idź zabij wszystkich i wróć, dostaniesz 17 zł i trochę expa. Ja dopiero w Falloutie 4, moi drodzy, ja dopiero zacząłem się w miarę przyzwoicie bawić w grze, kiedy tam dotarłem do Diamond City i poznałem tego, znaczy uratowałem tego detektywa mechanicznego, ja nie pamiętam jak on się nazywał, i zaczęliśmy tego Kelloga szukać i tak dalej, nie? Wtedy gdzieś tam gra się rozkręciła, dobre sąsiedztwo, jeszcze było dosyć przyzwoite. No i jeżeli ktoś ukończył podstawkę, to polecam też tę Far Harbor DLC. Według mnie cała gra powinna tak wyglądać jak to DLC. Mówię o Falloutie 4. Ale okej, nagadałem się parę minut. Chciałem się z wami podzielić takimi swoimi gdzieś tam spostrzeżeniami na temat tej gry i gier innych, które grałem. Ale wróćmy tutaj, wróćmy do świata gry The Outer Worlds. Piękna, nie? Ale gdzie... O, tu jest, dobra. Kurczę, macham tą myszą jak cepem, nie? Powinienem to robić delikatniej, bo dostaniecie oczopląsu jakiegoś. Właśnie to, ja już chyba wspominałem o tym, że długo grałem padem, gamepadem, czy tam kontrolerem od Xboxa 360, chociaż uważałem się za pecetowego gracza, ale gdzieś tam na mojej drodze pojawił się Xbox 360 i przyzwyczaiłem się do tego. O, on ukradni. To może nie, może jak ona gdzieś się odwróci. Adelaide David. No, przyzwyczaiłem się do Xboxa, a teraz chcę gdzieś tam wrócić do klawiatury i myszy, tym bardziej, że no precyzyjniej się celuje, nie? No, w shooterach przynajmniej. Jakieś takie gry chodzone, okej, można sobie tam ogrywać
za pomocą kontrolera sterować, ale tu chyba lepiej będzie myszą, bardziej precyzyjnie. Dobra, koniec tych moich wywodów, gadamy z Adelaide David. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? O, jaka ty jesteś miła kobieta, jaka pomocna. O, no nie wiem. Adelaide, prawda? I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Przepraszam, moi drodzy. Przepraszam za to, ale ja lubię humor ten tu w tej grze, nie? Kukurydza tytoniowa, nie wiem, niesamowicie musi ta herbata smakować. A jeszcze parzona w starej spluwaczce dodaje takiego, nie? Jak apetycznie by było wypić filiżankę takiej gorącej herbaty. No dobra, dobra. O Boże, ale nie... Nie wiem, ona mówi o sobie, że jest babcią, nie? Że jest starszą panią, a zobaczcie, jakie ma młode spojrzenie, nie? W ogóle być może tutaj widać jakiś tam ząb czasu na jej twarzy, ale oczy zupełnie do tego nie pasują, nie? Oczy takie zbyt młode są, no to fakt. Tu widać, że jest nadgryziona zębem czasu, ale spojrzenie ma takie, kurde, dwudziestolatki. Dobra. Ale pytanie, to twoja szklarnia? Dobra, przelećmy te takie banalne zapytania. No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe. And the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Zabawne, nie wiedziałem, że... Bzdury? Głupie to jest. Jestem zaskoczony, że w ogóle udało się tutaj coś wyhodować. The soil around the vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. No świetnie, świetnie. Bardzo się cieszę, że się specjalizujesz w agronaukach, ale bo przejdziemy do clue, nie? Do tego, po co tu przyszliśmy. Reed wysłał mnie, żeby zawrzeć z tobą pokój. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? No ja tu nie mam pojęcia tak do końca, jak on... Ale jak się wkurzyła, co? korzystanie z zasilania, które należy do miasta. Wróćcie do fabryki konserw i tyle. Red prosi, abyś rozważyła powrót do miasta. Chciałby to wszystko naprawić. Myślę, że to jest najbardziej takie uprzejme, nie? No ja chciałbym tutaj być taką pokojową postacią. Wiadomo, że to jest głupie, nie? Bo wszyscy... No, zwykło się tak, nie? Być takim dobrym, no, ale chciałbym coś osiągnąć też w rozmowie z nią, nie? Nie chciałbym jej zniechęcić do nas, bo jest już zniechęcona do Rida. I żeby nie wyszło, że zabijasz posłańca, nie? Ja chciałbym osiągnąć jakiś cel tutaj. Tym bardziej, że Red gdzieś tam w rozmowie tej drugiej też, czy Reed, też powiedział takie, trochę się jakby pokajał, nie? Że popełnił wiele błędów. Być może to jest manipulacja z jego strony. No ale zawsze gdzieś chyba jakaś dobra wola. Spróbujmy. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess.
Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Red chce, bym przekierował zasilanie do miasta. Wspomniał o elektrowni geotermalnej. Nie no, to... Z jednej strony... Ale to ją jeszcze bardziej zniechęci do Reda. Do Rida. Reed chyba, nie? Tak się czyta. No, skorzystam z tej opcji dialogowej. Reed chce, abym przekierował zasilanie do miasta. Wspomniał o elektrowni geotermalnej. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? No właśnie nie wiem, nie? Właśnie tak naprawdę to nie wiem, czy chciałbym to zrobić, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, chyba wspomniałem, że ja bardziej sympatyzuję z takimi... Ja nie wiem, skąd to się bierze. Być może ja gdzieś tam zazwyczaj staram się być niezależny i lubię, jeżeli ludzie też tak postępują, nie? Nie dają się tak całkowicie uzależnić od nie wiem, od jakiejś korporacji, od państwa, od nie wiem, innych rzeczy. W naszym obozie jest regulator zasilania. Potrzebuję go, aby naprawić nie w naszym, tylko w waszym. Wezmę to. Canary's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Canary. Seems the sort of thing a hero would do. No i już, kurczę, już mnie pod ten, już mnie wzięłaś pod włos, bo już właśnie pomyślałem, że się zabawimy w takiego wyzwoliciela. Jeszcze tylko, no właśnie, to jest kolejny wybór, nie? Tak jak nawet ten idiotyczny dotyczący Abernathy'ego, nie? I teraz tu mamy, albo działamy na korzyść tych uchodźców, którzy chcą być wolni i niezależni, nie chcą się podporządkować korporacji, albo znowu działamy na rzecz korporacji, zupełnie pozbawiając energii tych ludzi. Właśnie, ja potrzebuję, żeby już podjąć jakąś decyzję, chociaż rzeczywiście skłaniam się ku tej, aby pomóc tym uchodźcom. Chciałbym uzyskać więcej informacji na ten temat. Masz jakiś problem z miastem? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. No nie do końca, no częściowo miała też rację, nie? No, był już starszym człowiekiem schorowanym. Co ci przeszkadza, że inni próbują jakoś żyć? Załóżmy, że ci pomogę. Co się stanie z nadbrzeżem? O, to jest ważkie pytanie. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. No coś w tym jest, nie? Zresztą sam Red mówił, że kiedyś jak wyglądał przez okno swojego biura, to inaczej to wyglądało, nie? Jak okiem sięgnąć, wszędzie było nadbrzeże, a teraz... On teraz zmarniało, a poza tym faktycznie jest tu mnóstwo dezerterów. Nawet ci maruderzy, podejrzewam, uciekli. Nie chcą pracować dla tego całego Spacer's Choice'a. Kosmoluba, jak się tutaj to tłumaczy. Pewnie myślisz, że Reed robi ci to na złość. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. No coś w tym jest.
Rozważę to. Jeszcze coś? Anything else I can do for you? Tak, tak, to jest właśnie zupełnie tak samo się czuję, jak tu jest napisane. Wezmę. Strange at all, dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end, and it is all too easy to lose one's way. But we must remember that being lost is the first step in discovering yourself. Nie filozuj, Adelaide, nie filozuj. Myślałem, że mi coś konkretniej powiesz. Żeby mnie przekonać w którymś kierunku, ale okej, no dobra, przyjmijmy, że tak. A nie do końca takiej odpowiedzi ja oczekiwałem, ale chociaż mnie rozweseliłaś. No, faktycznie. Nie mam gorączki, wszystko jest okej. Próbuję się tylko zorientować, gdzie jestem. Moja kapsuła wylądowała niedaleko stąd. Zostałem porwany przez szalonego naukowca i wystrzelony w kosmos. Ale miło, że pytasz. Mam nadzieję, że to wszystko jest tylko złym snem, a ja wciąż jestem w hibernacji. To pewnie nie jest złym snem. I nie jesteśmy w hibernacji. Nie wiem, to wszystko takie banalne, nie? Podejrzewam, że tutaj dalej będziemy filozofować, ale spróbuję tego. Próbuję się tylko zorientować, gdzie jestem. Moja kapsuła wylądowała niedaleko stąd. Are you talking about an escape pod of some sort? Where did you say you were from? Nie mówiłem, przybyłem tutaj z Ziemi. Nadzieja, coś ci to mówi? Ciekawe, czy ona coś wie o Ziemi, ale też ciekaw jestem, czy coś wie o nadziei. No, spróbuję tego. Is that a new settlement of some kind? I haven't kept news from outside the veil. No nie do końca. Nadzieja to statek kolonizacyjny. Nie spotkałaś nikogo z nadziei. Na statku były tysiące osób. No nie spotkała, skoro nie wie przecież, nie? Skoro mówi, że nic nie wie na ten temat, no to może to. Oh, you're talking about that old piece of folklore. Now I'm convinced you're delirious. You really ought to lay your head down, dear. Babbling only agitates the humors. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. To już ona nie jest pierwsza, która, jeżeli się wspomni o tej nadziei, to znaczy ona mówi o starej legendzie i o tym, że majaczy. Nie wierzysz mi? Maybe I do. I don't know yet. Growing up, I heard my folks talking about the hope. Always believed it was just a story we told ourselves to keep our spirits up. Listen, don't you worry about what I think. That's not important. Worry about what the board thinks of you going around talking about lost ships from decades past. A co tu za rada jest? Dlaczego nie zrobiłem nic złego? You carry on about coming here from another world, and people will talk. Talk leads to questions. Ask enough questions, and the board comes answering. Aha, no rozumiem, rozumiem, tak to jest, no. Tak to się właśnie dzieje. Porozmawiajmy o czymś innym. Podczas naszej pierwszej rozmowy myślałaś, że chcę tu zamieszkać. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. A to miłe, dziękuję. Ale nie wygląda na to, żeby wzrok ci się pogorszył, bo masz bardzo młode spojrzenie. Pewnie nie macie tu zbyt wielu gości.
Aha, kim naprawdę jesteś, czyli kim jestem? Remains to be seen. Might be the man that saves the veil. Might be Reed's personal gun hand. Nie manipuluj. Ocalę dolinę. A może po prostu tylko tędy przechodzę. People around here lack the strength to effect change. Or they have the strength, but not the will. You seem to have both. No, może mnie trochę przeceniasz. Muszę wam powiedzieć, że już praktycznie podjąłem decyzję, nie? Rozpocznę, że tak powiem, krucjatę przeciwko temu Spacer's Choice'owi, czyli kosmolubowi, ale jeszcze chciałbym więcej informacji zasięgnąć. Bo tak jak mówiłem, no zacząłem sympatyzować. Sympatyzuję z ludźmi niezależnymi, że tak powiem. Po co mi to wszystko mówisz? Po prostu jestem ulepiony z twardszej gliny. Pochlebstwem mnie nie przekonasz. Po co mi to wszystko mówisz? A little prattling never hurt anyone, dear. You might even catch a little sense, if you listen close enough. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. Nie, no nie odłączę wam zasilania, ale też nie chciałbym... Przepraszam. Nie chciałbym odłączyć zasilania na wybrzeżu. Swój styl życia możecie zawsze kontynuować w mieście. Not under Reed's watch. He and I would come to blows within a day. And he would never tolerate my tending to a garden. This is my home. It will be my home even if Reed cuts our power. Simple as that. A nie możecie go obalić, że tak powiem, i tam? Tak, żeby nikt nie ucierpiał oprócz Reeda? Ciebie i Reeda musi łączyć jakaś wspólna przeszłość. That's because Reed was my boss. I was the cannery's one and only flavor specialist, you see. Remember that limited run of white chocolate saltuna? That was all me. Solony ten tuńczyk w białej czekoladzie, no musiało smakować niesamowicie. Percepcja. Cóż, czuję, że to nie cała historia. No ja też, bo Reed też unikał jakichś głębszych opowieści o tym, tylko też mówił właśnie o tym, że była specjalistką od smaku słończyka. Może coś z niej wyciągniemy jeszcze więcej. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away. But Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. No, to teraz cię rozumiem, kobieto. Tak naprawdę Reed zamordował ci syna, nie? Pośrednio, można by rzec. Jeżeli kogoś można w ogóle pośrednio zamordować, nie? No ale takie jest moje zdanie. Pewnie Reed ma własną wersję wydarzeń. Czyli mieszkańcy miasta odwrócili się do ciebie plecami. Nie sądzę, ale zobaczmy, weźmy tę opcję. A fish rots from the head down. I do not blame the town. I blame the leader. Ryba psuje się od głowy. No tak, to mi wystarczy. Nie do końca mi to wystarczy. Chodź no jeszcze na chwilkę. I'm listening. Muszę iść. Dobra, więcej od niej nie wyciągniemy. A może coś nam na to Parvati powie? O, Tomas chyba bardzo cię lubi. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. Ale ty jesteś drętwa, no właśnie dlatego. P-
próbował ci... Taki absztyfikant próbował ci nadskakiwać, a ty nie rozumiesz, kobito, nic. Tak, dawno nie widziałem bardziej zadurzonego, czyli zakochanego, nie? Na pewno prawie się przewrócił, kiedy cię zobaczył. To, czym wtedy... Czym wtedy myślał, to na pewno nie był klucz. Dobre, dobre. O, weźmy to, zobaczymy jak ona... Bo nie będziemy jej mówić bezpośrednio, bo pewnie i tak nie zrozumie. Spróbujmy tego. He never told me a word to that effect. And since he didn't, I didn't have to say nothing about being... about feeling different. And nothing had to get weird. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. Dobra. Rozumiem, czyli Parvati nie jest taka, że tak powiem, w ciemię bita, tylko chodzi tu o to, że ona nie odwzajemnia uczucia Tomasa i stąd jest to wszystko. No, schowam jeszcze ten karabin. Wejdziemy sobie do żurnala i długie jutro to są leki, nie? Nie, to jest zasilanie. Kilka bratnich dusz, przekieruj zasilanie. Podręcznik ilustrowany. Udało ci się znaleźć pamiętnik, wróć do pastora. Okej, okay. A kiedy mi się udało ten podręcznik znaleźć? No nieważne, ważne, że go mam. Nie pamiętam zupełnie tego. A gdzie jest ten... gin robocie? O, jest, przerażony mechanik. Znajdź 3 tomy. Tomas powiedział, że przynajmniej 1 tom znajduje się w lokalnym ośrodku kultury, a 2 był kiedyś... niegdyś w Nabrzeżu. Obiecał także nagrodę za każdy znaleziony tom. Dobra, mapa... Chyba szybkiej podróży użyjemy, aby się tam przemieścić. Poszukamy mu tych tomów. O! Ciekawe miejsce na lądowanie sobie wybraliśmy. Okej. To jest centrum kultury, nie? Tak. Wchodzimy? Wchodzimy. Mantis Worm jakiś tam. Aha, to są te paszczaki. O właśnie, bo tam znalazłem te urządzenia do hakowania. Może będę mógł zhakować ten komputer. Jasne, będę mógł. Ale... paszczak. Nie, no nie będę strzelał do takiego stworzonka. Okej, moi drodzy, ja tu teraz skończę ten odcinek, taki gadany. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków, bo na pewno będą. Dziękuję do... Zapraszam do innych gameplayów. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.